Małgorzata Rozenek wykonała poruszający gest. Wszystko, gdy mówili o żonie Kubackiego. Od kilku dni cała Polska mówi o tragedii Dawida Kubackiego, którego żona nagle wylądowała w szpitalu w stanie ciężkim. Temat ten poruszono również w Dzień Dobry TVN. Choć Małgorzata Rozenek w tej kwestii niewiele powiedziała, było widać, że również jest przejęta. Głos zabrał bowiem Krzysztof Skurzyński, dla którego było to wyjątkowo ciężkie zadanie, bo zna Dawida i Martę prywatnie. Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skurzyński wyrażają wsparcie dla Kubackich. Krzysztofowi Skurzyńskiemu łamał się głos, gdy mówił o tragedii Kubackich, bo ci prywatnie są jego znajomymi, a nie tylko znanymi osobami, o których opowiada. W związku z tym czuł powinność, by wraz ze swoją koleżanką z programu, złożyć im wyrazy współczucia i wsparcia. Dawid, Marta, jesteśmy z wami całym sercem, modlimy się za was, za wasze dzieci, za waszą maleńką córeczkę i wierzymy, że to się skończy dobrze, powiedział przejęty dziennikarz. Małgorzata Rozenek wsparła swojego kolegę. Małgorzata Rozenek z wyraźnym przejęciem na twarzy przysłuchiwała się temu, co mówił współprowadzący. W pewnym momencie, gdy było mu ewidentnie ciężko, chwyciła go mocno za ramię. Było widać, że dla niej również to bardzo trudny temat. Chciała tym samym wesprzeć swojego kolegę. Warto zaznaczyć, że telewidzowie, którzy zwykle w sieci krytykują zachowania Rozenek na wizji, po tym wejściu chwalili ją i Skurzyńskiego za odpowiednie, eleganckie i empatyczne przekazanie tak trudnej wiadomości. Nie tylko Małgorzata Rozenek przejęła się losem Kubackich. W ostatnich dniach wiele znanych osób wyraziło swoje wsparcie dla Kubackich. Adam Małysz, który przecież bardzo dobrze zna zarówno Skoczka, jak i jego żonę, przyznał, że dosłownie ugięły mu się nogi, gdy usłyszał, co się stało. Przyznał też, że wraz z całym Polskim Związkiem Narciarskim, którego jest szefem, zrobi wszystko, by pomóc Dawidowi i Marcie. Przykre informacje przejęły także samego prezydenta kraju. Andrzej Duda wystosował w mediach społecznościowych wpis, w którym podkreślił, że cała Polska modli się teraz za Kubackich. W podobnym tonie wyrażali się także Rafał Maślak czy Maciej